Hejka, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dishonored 2. Musimy w jakiś sposób dostać się na dół. Więc... Tak to zróbmy. Zastanawiam się tylko nad jednym. Jak ja bym zeskoczył, to by to bardzo bolało. Czekajcie, zróbmy to tak, zróbmy to tak. Okej. Okay. Nice. A nawet... monetki na ziemi, no wiecie co. O, jeszcze jakąś gruszkę sobie zjadłem. Bo tu kolegę powiesili. No, mówi się trudno i płynie się dalej, i płynie się dalej. A my tymczasem... Idziemy właśnie dalej. Patrząc oczywiście, czy nie ma czegoś tutaj po drodze. My musimy kierować się na dół, bo mamy iść w końcu do... piwnicy. Są szczury. O, właśnie, o to chodziło, o to chodziło. Nie będę tego rozwalał, bo oczywiście zwróciłbym na siebie uwagę, a tego nie chcemy. Zejdę normalnie. O, proszę. Zobaczmy, czy ktoś jest w pobliżu. Krwiogzy tylko. Więc chyba coś mi się wydaje, że możemy sobie spokojnie tutaj wbijać na dzielnie. Okej. Nieść mogę tylko ciało, nie mogę nic złupić. Trudno. Mam tą żywicę, która jest, no, dosyć wartościowa. Jak dla mnie. Tutaj nic nie znajdę. Będzie jeszcze jakieś inne gniazdo. Uuu, tych gniazd jest jednak tutaj jeszcze na pewno dwa. Uwzięły. Dobra, przyszliśmy i to gniazdo będą wyskakiwać. No, już w mniejszości nie są takie chętne do ataków, co? Dobra, przy okazji trzeba byłoby coś zjeść. Nie będziemy sobie tutaj wcinać tej miksturki leczącej. No, po co? Wiedźma nieprzytomna. Nie mogę wziąć formuły Adremaja? No, to ciekawe. No to w takim razie zjedzmy sobie jedną. Uzupełnimy sobie zapas. Co to jest? Rozmyślania o podróży do Pandyzji. Okej. Okay. Wiedźma, jak jest nieprzytomna, to lepiej jej nie budzić, prawda? Czemu miałbym robić sobie problemy? Tu nic nie ma. Okej. Okay. Porozwalane. Zamknięte. No to my tak naprawdę chyba tutaj mamy... My tak naprawdę tutaj mamy wejść. Hej, what? No jak, zamknięte było, ale nagle nie jest? Przypomnienie, klucz do archiwum znajduje się w biurze ewidencji. No to... Ale my to chyba mamy już, co? Trochę nie po kolei, jak widać. No ale jeżeli byśmy tutaj dotarli wcześniej... No to żebyśmy wiedzieli, co i jak, którędy przyjść. Tutaj są też okna, więc... Runa. To możemy odpalić. O tym, jak Delilah zginęła z rąk skrytobójcy Dauda. Przepraszam. Jej magia przepadła, a sabat się rozpadł. Ułożyłam sobie życie na nowo w Karnace. A potem usłyszałam, jak Delilah szepcze z pustki i wiedzie mnie do Duke'a, który też ją słyszał. Wspólnie pracowaliśmy nad sprowadzeniem Delilah z powrotem na świat. Odmieniliśmy cesarstwo 3 lata temu w domu Aramisa Stiltona. Wszyscy ci, którzy byli z nią w Brigmore i wcześniej, poczuli powrót magii. Dołączyli też inni, nowe twarze, świeża krew. Teraz Delilah jest na zawsze nieśmiertelna. Przejęła Dunwall i niszczy
zaczyna od środka zakon wyroczni. Rewidenci kierują się wskazówkami jego sióstr, a my wkrótce będziemy mieć wpływ na ich wizje i sny. Coś mi... Ale to tak cholernie mi tu śmierdzi tym Voldemortem. Powrotem Voldemorta, nieśmiertelny. Znowu jego jakieś zwolennicy, wiecie. What the hell? Wielki żółw? Czy jak? No. Jakieś jego zwolennicy nagle się znowu znaleźli, tak? Wa, tych zwolenników. No, ciekawe. Tu nic. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? By to były znowu strzałki usypiające? Bełty żądlące! Omanie. Wykorzystaj urwisko przy oknie do gabinetu, by przedostać się przez ogrodzenie. Zeskocz i wejdź do piwnicy przez drzwi dla dostawców. Wystawa specjalna znajduje się na drugim piętrze. Wejdź przez pokój ochrony. Weź prototyp Rosenbarrowa. Nie zapomnij wyłączyć alarmu. Łatwa kasa. O! Jak widać, coś nie pykło. Ewidentnie coś nie pykło. Dobra, ktoś tutaj robił sekcję taki... O, czy to jest kość? Kość. I jeszcze jedna kość. Ewidentnie coś tu wam nie pykło. Ale ładnie. Ładnie tutaj są te, wiecie, jakieś tam eksponaty typu jakiegoś tam kajmana czy innego, nie wiadomo z której epoki. Krokodyla. Czy aligatorka? Nie, to są chyba krokodyle. Nie aligatory. Tu nie mamy nic. Wait. O, proszę, proszę. A co my tu mamy? Kościany amulet. Nice. Aha. Pięknie. Mam kościany amulet, mam klucz elektryczny. Wyjdziemy normalnie. Coś jeszcze? No, bucika nie chcę. Pióra Antona Sokołowa. A to jest już czwarta część, tak jakby, bo nadal się jest czwarty klucz do archiwum. Po raz kolejny tak naprawdę. Mamy jeszcze zamknięcie konserwatorium przedłużone. I w sumie chyba to wszystko, coś mi się wydaje. Pójdź, exit widziałem właśnie. I tak wprost mogę wyjść? Tego? To jest węgorz w galerii. Fuj! Fuj! Drut miedziany, o to chętnie. To jest chyba tylko ciało. Tak. Tylko ciało. My mamy sobie teraz tak, stąd pójść. Więc... zadanka. Zadanka, bo jedno sobie to poboczne zadanie wziąłem i ukryłem, więc weźmy je na nowo. Odkryjmy sobie. Pokaż wskaźnik. Super. Teraz mamy dwa wskaźniki. Jeden, żeby wrócić właśnie do tej babeczki. Tutaj można, kurde, wyjść bezpośrednio, prosto, nie? Restricted area. No zastanawiam się, czy nie iść tutaj górą. A, spróbujemy. Czemu nie? Mam nadzieję, że nikt nas nie będzie widział. Chociaż kto go tam wie. Oj, chyba za daleko.
Nie wiem, jak działa ten. Nie wiem, na ile kto sięga. Okej. Bardzo bym chciał, żeby nikt mnie nie zauważył. Wow. Halo, 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 halo. To co? Klatki w ogóle na te psy, czy jak? No nic, chyba trzeba będzie jednak zejść tutaj w dół. Ale przeleźliśmy na drugą stronę. Teraz tylko trzeba się stąd jakoś wydostać. Po pierwsze z tego konserwatorium. A po drugie... Słyszę jakiegoś typa. I widzę jakiegoś typa. A po drugie trzeba będzie się dostać później do tego sklepika, że co też nie będzie proste. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tam byli jacyś ci najemnicy, czy kim oni byli. Dobra, mam gościa na celowniku, więc jak sobie pójdzie, to... Aha, jeszcze jeden jest tam. Kurde! No i światło. I światło. Fajnie by było przejść to górą wszystko, co? Tylko nie wiem, jakim cudem mamy wejść na górę. Przeszedłbym na cień, na tym, na postaci cienia. Tylko nie wiem, jak szybko mi się ta postać cienia skończy. Wejdzie tutaj. Oh, goddammit. Okej. Okay. Stanie sobie tutaj. Ewidentnie największym plusem tego wszystkiego jest to, że chodziłem sobie, przyszedłem tędy górą, tak? Przyszedłem tutaj górą i... A teraz nie mam tutaj tego komfortu. Mógłbym gościa... O kurde. Mógłbym gościa ogłuszyć. Ale tak, po pierwsze światło, a po drugie ten typek, który jego obserwował tak naprawdę. Dobra, idzie sobie już. Ten idzie sobie już. A tamten? Nie ma tego. Cool. Dobra. Może byśmy spróbowali tam. Tutaj. Nikt nas nie zauważył, nie? No przynajmniej tak mi się wydawało. Okej, okay. Jesteśmy prawdopodobnie w tym miejscu, w którym ostatni raz, tak, zeskakiwaliśmy stąd, więc teraz... Co jest? Strasznie nie lubię tego dźwięku. Ej, gość na dole jest w stanie mnie zauważyć? Jakim cudem? Więc... Dobra, tu są te eliksirki, to mi niepotrzebne. No właśnie, w kredensie. Nic. No dobra, no to jeżeli teraz odtworzylibyśmy sobie... A co to? Miłe jabłko. Jeżeli teraz byśmy sobie odtworzyli drogę, którą tutaj przyszliśmy... To mam nadzieję, że nie będzie problemu z, właśnie z tym całym powrotem, tak? Bo z tego co pamiętam, przeszliśmy sobie na drugą stronę tędy. Tak? No tak. Teraz oko nas nie sięga. I też przy okazji tą drogę będziemy mieli jakby czystą, tak? Tak. Chyba. Chociaż tutaj stamtąd przyszedłem, z dołu.
A ja muszę się kierować w tę stronę. Ale tutaj też nikogo nie ma. Cały czas jesteśmy wyżej, więc mamy tą przewagę nad przeciwnikami. Prawda? Wysokości. Tylko teraz trzeba by było przejść na drugą stronę. Nad tym się mocno zastanawiam, jak to zrobić. Nie mam tu żadnej mapy. Okej. Okej, dobra. Gdzie my tu będziemy? Pyk. Wypadałoby stąd jakoś, kurde, zwijać się, co? No, tu nie jest bezpiecznie. W żaden sposób, co? No może wykorzystałbym ten spacer cienia. Dobra, gość poszedł tam. Zapiszmy sobie. Nie wiem, jak on długo tam stał. Zapomniałem. Pamięta ktoś? Jesteś w masce? Podobno niektóre ofiary odnajdywali w połowie pożartu. Wszędzie krew i gówno. Hej, wait. Wait, bo ja nie wiem, czy on mnie czasem nie zobaczy tutaj z drugiej strony. Nie. Wzrok. Aha, on przechodzi na drugą stronę. Okej. A dlaczego ja tam nie mogę wskoczyć, kurde? Szybko na górę. Okej. Nice. No i tędy tak naprawdę szliśmy chyba, nie? Pani stamtąd schodzi. Dobra. Ona idzie tutaj, ten idzie tutaj, ja sobie przejdę tutaj. I nie powinno być większego problemu, prawda? Prawda. To pamiętam, miałem z nimi problemy. Ale już wszystko jest pod kontrolą. Świetnie. Użyłem jednej formuły Adermajer. Ale mam nadzieję, że ją sobie jakoś zbierzemy ponownie. Okej, i tu już wszystko czytaliśmy, oglądaliśmy i tak dalej. Dobra, teraz wystarczyłoby tylko zejść na sam dół, co? Kto tutaj tak tupie? Co jest? Ej, o co z tym chodzi? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, o co z tym chodzi. Ten gdzie idzie? Ty, ten gdzie wybiera? Przecież żadnego ciała nie zostawiłem na widoku. Nie mówcie mi, że on idzie w moją stronę. Bo się zezłoszczę. Znaczy, oczywiście mam możliwość ominięcia go. Ale jednak. Muszę się dostać z powrotem do Dunwall. Nie widziałem dzieci od 2 lat. Okej. Mi z tym źle. No. Człowiek, człowiek, nie? Toż to człowiek. Sorry, że tak jeszcze raz użyję. Przeszedł przez drzwi. Ale dziwne. O kurde. O kurde. Ale mamy przypsik. O cie, panie. Shit! Że też mu się chciało patrolować cały ten... O, gościu, zepsułeś mi cały mój misterny plan. Przecież musiałem, po pierwsze, jedną strzałkę zepsuć.
Aja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 j
No what the hell? Ej, o co tutaj chodzi? Można im powiedzieć, dlaczego oni tutaj cały czas schodzą? Bo ja tego nie kumam za bardzo. Chyba, że ten został wezwany przez to, że... Z las na dół, czy znowu tutaj idzie? Ten złazi na dół, okej. Ja pinkole, namnożyło się tu ich. Przecież was tutaj nie było. Przynajmniej nie powinno was tutaj być. Jak tutaj pierwszy raz szedłem, to was nie było. Była droga czysta. Wszystkich zlikwidowałem. Znaczy, ogłuszyłem. Bo nie chcę zabijać. Okej, no coś mi się wydaje. On po prostu był zawalany przez to, że tamten zwrócił na mnie uwagę tak mocno. Kurde, no chyba was tutaj pierę, że tak wszystko pootwierane. I tutaj byli ci... Cali przemytnicy, czy... Jak tam zwał? Ej, ale wygląda na to, jakby ich nie było. Hej! Jakby oni byli martwi! What the hell? Co im się stało? Kto ich po... Kto ich wybił? Ta babka siedzi na schodach? Nie siedzi. Ha! Ale jajca, to była chyba ona, nie? Wyjedz. Właśnie, bo ona miała jakieś tam swoje umiejętności. Ale jajuszka. Została wyeliminowana. Ciekawe, czy przez strażników. Witam, witam. Wieści już się rozeszły? Podobno obrabowali jeden z naszych sklepów. Niech no spróbują tutaj. Ja nic o tym nie wiem. Witam ponownie. Mm-hmm. Widzę, że masz prototyp. Twój znajomy tak. Nie przeżył. Cóż, to niestety mocno ryzykowny zawód, ale nie ma się co nad tym rozwodzić. Zapewne zechcesz zapłaty za robotę. Po pierwsze, tak. Rzecz jasna, znaleźnę. Po drugie, rozrysuję ci na podstawie prototypu kilka schematów do modyfikacji twoich narzędzi. A po trzecie, w ramach wdzięczności dam zniżkę na moje towary. Teraz... Uczciwa wymiana. A jak ja wcześniej kupowałem, kurde, ten... Już wcześniej kupiłem runę, a ty teraz mi mówisz, dobra. Jakże miła niespodzianka. Dobra. Bełd dawnego skowytu, bełd silnego skowytu i nabój pancerny. Oczywiście, zaraz. Proszę się nie śpieszyć. Witam ponownie. Proszę się nie śpieszyć. I mówisz, że masz dla mnie obniżkę, tak? Cen. Bełt. To w takim razie weźmy sobie strzałkę usypiającą. Koszt 22, no proszę was, no to przecież jest jak za darmo. Tutaj mamy formułę Adarmaja za 112. Można by było kupić, nie? Kombinacja do sejfu, to już chyba po ptokach. Ale uzupełnimy sobie, tak? Adermajer i strzałkę usypiającą jak najbardziej. Zadanko wykonane, w sumie wszystko, co mogliśmy tutaj wykonaliśmy. Ciekawy jestem, czy... Zobaczcie, tam z dołu jakby można było tutaj wejść. Ciekawe, jakby można było go obrobić. Witamy. Bez obaw, w moim sklepie jest całkowicie bezpiecznie. Proszę się nie śpieszyć. Okej. Czekam na dzień, gdy będę... Ciekawe. Ciekawe, czy dałoby się faktycznie przejść tam gdzieś kanałami do niego i wejść od dołu. No ewidentnie nie tutaj, chyba że tą drogą, którą przypłynęliśmy. Zobaczymy, czy ktoś tu jest w pobliżu. Jest tam jeden strażnik. Co będzie dalej? Już samo to wystarczy, żeby oszaleć. Jeśli uda mi się przetrwać tę zmianę, pójdę i wypiję kubek czegoś dobrego w panie. Nie, chyba by się nie dało. Ewentualnie tamte drzwi nie są chyba te otwarcia tak normalnie. Okej, przejdźmy sobie tędy. Nawet nie wiedziałem, że to jest takie przejście. A oni też mają ciekawe przedmioty tam w środku u siebie. Ale już może nie będziemy
Tacy pazerni, co? Czekajcie, wejdźmy do wody. Mam nadzieję, że nic nam się nie stanie. Chyba, że... Hej! Wait! A może... Kurde, nie, jednak nie. Bo tutaj widzę, że jest możliwość jakby pójścia dalej. I prawdopodobnie tymi kanałami mógłbym jakoś tam do niego podejść. Ale to nie są drzwi, przez które ja bym mógł przejść. O! Klucz elektryczny. Ciekawe, gdzie jest to wejście. No ale dobra, nie będziemy już marnować czasu. I tak naprawdę sporo nam czasu zajęło od przejścia tej misji, tej jednej misji. Ona jest strasznie długa. Idziemy do Foster. Hello! Gadaj, nauć i jedziemy. A więc stało się. Ashworth nie sprawi już kłopotów. Dobrze, ale jest coś jeszcze. Gdy mieszkałam w Dunwall, robiłam rzeczy, z których nie jestem dumna. Czy to nie jest wymóg otrzymania obywatelstwa? Potraktuj poważnie to, co ci powiem. Znam Delilah i Ashworth. Kupiłam ich pieprzenie i zeszłam na złą drogę. Szczerze mówiąc, nim to się zaczęło, uznawałam Delilah za zmarłą. Nie chcę teraz w tym grzebać, ale chciałam ci to powiedzieć. Pewnych rzeczy żałuję. W porządku, Megan. Dziękuję, że choć trochę się otworzyłaś. Mam wrażenie, że na to zasługujesz. Dzięki. Wracamy na wręgę? Tak, jak najbardziej. Wracamy na wręgę. Tak, ruszajmy. Czas wracać na groźną wręgę. Tak jest. Duke Serkonos i Delilah są coraz bliżej. No trochę... Ewidentnie nie to samo było powiedziane. Ale okej. Odkryte ciała jedno, wykrycia jedno. Zabici wrogowie jeden? Kogo niby zabiłem? Ej, patrzcie, jak dobrze nam poszło. Przynajmniej mi się wydaje, że dobrze mi poszło. Kościonych amuletów nie zebrałem tylko dwóch. Obrazów jednego i planów jednego. Ładnie wyszło. Ale kogo ja zabiłem? Jesteście w stanie mi powiedzieć, kogo ja zabiłem? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Przecież wszystkich ogłuszałem. Nie ma opcji. Goddammit. Kogo mogłem zabić? Kurde, to zadanie chyba było w trzech odcinkach w sumie. Początek, później jeden cały w tym miejscu i teraz końcówka. Delilah działa tu od kilku lat, zbierając siły. Zwracając ludzi przeciwko mnie. Czemu tego nie zauważyłam? Co robiłam przez cały ten czas? Udawałam, że słucham dworskich interesantów. Rządziłam przez armię biurokratów i wyczekiwałam chwili kolejnej ucieczki z Dunwall Tower. No to uciekłam na dobre. Teraz dobrze byłoby jakoś wrócić. Aramis Stilton był kiedyś sojusznikiem Duke'a. Jako właściciel kopalni Karnaki zamieszkiwał umocniony bunkier w samym sercu dzielnicy pyłu. Od lat nikt go nie widział. Nie odkąd Delilah rozpoczęła realizację swoich zamiarów. Ale bez względu na to, czy żyje, jego dom skrywa klucz do nieśmiertelności tej wiedźmy. I to w takim razie kolejny cel. Dzielnica pyłu. Czyżby? Jest dzienniczek, więc żadnej pustki tu nie będzie. Jeżeli by ktoś chciał poczytać, Sokołow jest bezpieczny. Delilah w pustce. Ale to chyba już było, nie? Ashford, właśnie, jest dopisana Ashford. Ashford jest... Informacje o Ashford są dopisane. Megan Foster,
Nie mogę spać. Dobra. Okej. Lecimy dalej. Ja się martwię, Megan umie o siebie Megan. Muszę wiedzieć, czemu Dalaili nie da się zabić. Wszystko, co wiemy, sugeruje, że coś dziwnego stało się w domu Aramisa Stiltona 3 lata temu. Później właściciel zniknął. Stilton mieszkał w bunkrze zabezpieczonym skomplikowanym zamkiem, dzieło Jindosha. Może w środku kryje się sekret powstrzymania Delaili. Muszę się tam najpierw dostać, przejść stworzoną przez Duke'a ruinę, gdzie dorastał mój ojciec. Megan wpadła na intrygujący pomysł. Paulo przewodzi wyjcom. Chce śmierci wicerewidenta Berna, co jest oczywiście odwzajemnionym pragnieniem. Obie grupy będą cię atakować, ale jeśli pojawisz się u którejś z ciałem jej największego wroga, przyjmie cię po królewsku. Myślisz, że pomogą mi dostać się do domu Stiltona? Myślę, że to się uda. Gdy widzę to miejsce i ludzi, czuję, jak zmienia się moja perspektywa. W jaki sposób odmieni mnie to wszystko? Jindosh Mansion, Adermeyer, konserwatory. Teraz w takim razie lecimy tutaj. Pyłu. Podobno wiatry przedostają się tu przez szczelinę we wzgórzu Shindelej. Miasto wykorzystuje je do napędzania wiatraków i zasilania kopalni. Dobra, a jak tam u tej pani? Ma może... Ej! What the hell? Czysto? Ciekawe. Nie ma jej. O, jak ładnie. Co to? Anton Sokołow. Lecimy z Sokołowem, czy... Ruszamy. Czy z Megan Foster? A, z Sokołowem, proszę, proszę. Podpłyniemy. Jasne, że tak blisko, jak się da. Jak zawsze, no. Zawsze mnie tak mówią, że podpłyniemy blisko, jak się da. Dzielnica Pyłu. Musisz przedostać się przez dzielnicę Pyłu do domu Aramisa Stiltona, w którym kryją się kolejne sekrety Delaili. Wicerewident Liam Bern i jego religijni podwładni toczą wojnę z Paolem, przywódcą gangu wyjców. Pomoc możesz uzyskać zarówno od rewidentów, jak i gangsterów, jednak nie za darmo. Tylko że tutaj będzie wchodziło w grę raczej rozwiązanie siłowe. Prawdopodobnie będzie możliwość jakiegoś obejścia tego systemu i być może, nie wiem, złamania szyfru do jakichś tych zabezpieczeń do domu tego Aramisa Stiltona. Prawdopodobnie tak. No. Znając życie, jest jeszcze inna opcja niż ta siłowa. Niech oni się leją, ja się w nich nie będę mieszał. Postaram się Kim zrobić człowiek, tak. Człowiek, którego szukam? Aramis Stilton? Sojusznikiem starego Duke'a. Wiernym i mądrym. Dzięki kopalniom srebra Stilton pomógł zbudować współczesną Karnakę. Z początku był górnikiem, lecz dzięki ciężkiej pracy stał się księciem przemysłu. Nowy Duke jednak zmusza ludzi do ciągłej harówki w kopalniach. Dzielnica tonie w pyle. To, co było bogactwem, dziś jest ruiną. Duke'a to najwyraźniej nie obchodzi, póki ma swoje srebrne filiżanki. Z czego zaś są filiżanki w Dunwall Tower, cesarzowo? Tak czy inaczej musisz przejść przez dzielnicę pyłu, by dotrzeć do domu Stiltona. Może właściciel wciąż tam jest, a może nie żyje. No, może nie żyje. To by było fajne, no ale jednak musimy się tam do środka i tak dostać. Nie obchodzi nas on, a raczej tajemnica, dlaczego Delaila jest nieśmiertelna i jak ją zabić. Aha. Megan, tak? Dzień dobry. Odkopalne. A co my tutaj mamy? Bełty, eliksir uzdrawiający. Nic mogło mnie zainteresować. No dobra. A tu? Proszę, proszę. Użytkowanie wiatraka. Wielorybia kość chętnie. A to... Dobra, to nie chcę.
Exit. Tu nic. Dobra, Megan. O kurde, co to jest? Zakątek balisty. Powiedz więc, co myślisz, se? No świetnie. Nie ma to jak już mieć przesrane. Ledwo co żem wylaz, już się natykam na brzydali. Otwarte okno to jest gdzieś? Kurde, nie widzę. Te dachy wyglądają na takie, po których mógłbym spokojnie chodzić. Ale my jednak nie w tę stronę, co? No, wolałbym tam nie spaść. One way down. Nie wiem, tu jest tylko i wyłącznie jedno wyjście stąd. Nie widzę niestety żadnego otwartego okna. I to jest trochę przypsik. Ani jeden single open window. Albo jestem ślepy. No nie widzę. Tyle do końca zmiany. Potem pójdę do domu i trochę. A tu. O, a tu nie jest jeden typek. To jest ich chyba więcej. Tak mi się wydaje. Widzicie, ten stoi, a któryś tam drepta. Jeden stoi bezpośrednio przy tej kurtynie. Jeden tam rzuca cień. I idzie w tę stronę. Kurde, trzeba będzie to ogarnąć. No dobra, kochani. Tutaj sobie skończymy, żeby nie zaczynać już tej takiej bezpośredniej akcji, bo tutaj trzeba to ogarnąć na spokojnie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.